Cześć, witam Was ponownie w Minecraft 1.8 i dziś wymodzimy sobie coś ciekawego, albowiem wymodzimy sobie na pewno killów. Trzeba przynajmniej trochę pokopać teraz znowu, ponieważ jak widzieliście w poprzednim odcinku, creeperek mnie rozwalił, dlatego muszę znowu pokopać, kurczę. To będzie o jedną kratkę najwyżej więcej, albo o dwie. Nasze pomieszczenie mieszkalne, gdzie powinno być łóżko, a którego jeszcze nie ma. Aj, jejku, jejku. Dobra, to przynajmniej postawy uznacie z tego. W dzisiejszym odcinku może pokażę Wam, jak walczyć z mobami, ponieważ mamy teraz noc i chciałbym sobie zbudować miecz. Dlatego wykupuję właśnie kamień i zbuduję go po prostu w swoim crafting table. Dobra. Miecz się robi w następujący sposób. Tak się robi miecz. Patyk i dwa kamienie, albo dwa inne materiały, z których będzie się robiło coś. Na przykład żelazo, drewno właśnie, kamień, diament i złoto. Dobra, to idziemy na poszukiwania złych mobów. I oczywiście wywaliło mi pochodnie wszystkie. Moby, moby, wario. Właśnie, jeszcze żeby ułatwić sobie sprawę, możecie wybrać tutaj brightness, jest to jasność. Można wybrać na 100%. Wtedy będzie po prostu jasne i będzie wszystko widać. I teraz widzicie na pewno wszystko w moim świecie. Jak zabijemy kurczaka, od razu po kamiennym mieczu od razu z niego wypada wszystko, ponieważ kurczak ma 1,5 życia tylko. My mamy 10 żyć, a kurczak ma 1,5. I taki miecz nie zadaje nasz 1,5 również. O, widzicie, mam 2 kurczaki i dwa piórka. Świnka zabiera trochę. Aha, to był atak krytyczny, ponieważ w wersji 1.8 dodali również ataki krytyczne. Więc po prostu raz machniecie takim atakiem krytycznym i zabiliście boba. Widzicie tamtego gościa z takimi oczami niebieskimi? Jest to postać Endermana. Ona się będzie dalej przemieszczała teraz. Widzicie? Więc lepiej nie zadzieraj z nią, jeśli nie ma tej wody blisko. Ta postać również lubi się teleportować. Widzicie? Dlatego trudniej jest ją trafić. Ale jeśli zabijemy ją, jest możliwość wypadnięcia, jest możliwość wydropienia z niej kuli Endermana. Perły Endermana. Ta perła jeszcze w dodatku nic nie daje, ale ogólnie fajnie wygląda, więc warto ją zdobyć. Dobra, kolejnym następnym krokiem będzie zbudowanie skrzynki. Skrzynkę budujemy tak samo jak pies, tylko że stawiam tutaj drewno. I mamy skrzynkę. Więc możemy ją sobie postawić. Postawimy ją już tutaj w nowym naszym pokoju. O, tu. No, jeśli nacisniemy prawym przyciskiem myszy na skrzynkę, ukazuje się nam animacja, jak również możemy wkładać tam przedmioty. Wkładzimy wszystko, co na razie niepotrzebne. Dobra. Widzicie, pasek głodu mi spadł. Mam już... jestem troszeczkę głodny, dlatego mogę przytrzymać teraz prawym przycisk myszy na kurczaku. I wykonuję to się w następny sposób. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Ta-dam! Uzdrowiło nam się... Znaczy, zregenerowało nam się pasek jedzenia. Jak i również... zjadło nam po prostu kurczaka, zabrało nam go z ekwipunku jednego. Dlatego już możemy wsadzić go znowu do skrzynki. Skrzynki się bardzo przydają, ponieważ ze skrzynek nigdy nic nie zniknie, jedynie zostanie skrzynka zostanie popsuta. Wtedy można jedynie pozbyć się rzeczy z niej, bo wtedy wypadną z niej rzeczy i mniej więcej będzie to samo, co z zabiciem po prostu. No dobra. Nie ma tu żadnych mobów? Czemu? Jestem na easy, więc powinny być moby. Właśnie, jeśli jesteście na poziomie easy,
moby agresywne spawnują się. Jeśli jesteście na poziomie peaceful, pompów agresywnych nie ma i życie wam się odnawia samo, a pasek głodu wam nie maleje. Jest to czasami przydatne, jeśli tylko podróżujecie, a jeśli chcecie powalczyć z mobami, mówię wam na to, że to bardzo fajna zabawa, to weźcie sobie na peaceful albo na easy. Na easy będziecie walczyć, na peaceful nie. Tak wam to wyjaśnię. Dobra, jeszcze weźmiemy te 3 drewna. Pokażę wam teraz, jak przepalić, jeśli nie mamy węgla. Przepalamy całe drewno, nie przerabiamy go na deski, tylko przytapiamy. I za chwilę uzyskamy jeden węgiel drzewny. Ta-da! Mamy charcoal, to jest węgiel drzewny. Teraz mogę równie dobrze pójść po patyk swój i przerobić go w crafting table na pochodnie. Dobra, mamy. To się będzie przytapiało, mamy już dwa. I teraz tylko wystarczy poszukać albo mobów, jeśli chcecie na polowanie pójść, lub po prostu posiedzieć sobie w domu i przyczepiać móc. Tak jak ja wam mówiłem już, niedługo będziemy szli do... O nie, tam jest znowu creeper. Niedługo będziemy szli do tej opuszczonej kopalni, gdzie tam szkielet. Ze szkieletu właśnie dropi kość, jak i mogą z nich dropi strzały. Ale nie będziemy się nas zbliżać, bo tam obok jest creeper, a ja nie chcę mieć do czynienia z creeperem, więc się po prostu nie zbliżam tam. Jeszcze jedno. Prawym przyciskiem myszy doznajemy opcję obrony. Widzimy, jeśli nam się przemieszcza z drugą strony. Wygląda to mniej więcej tak. Nie pokażę wam. Nie, dobra, teraz wam tego nie pokażę. O nie przychodź znowu. Może nie przychodzić. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Też nie wyjaśniłem za dużo, ale po prostu będzie. Tak więc komentujcie, oceniajcie, oglądajcie moje odcinki i na razie.